Trzy lata temu podjąłem decyzję, żeby samodzielnie poprowadzić zespół po laury. Założyłem sobie cel Mistrzostwo Polski. Udało mi się to zrobić wcześniej, ale te trzy lata to było świadome podpisanie kontraktu z zawodniczkami. To było jak gdyby ten cel został osiągnięty w ten sposób, że one zostały zmobilizowane do tego, żeby te trzy lata w Racie Bożu być, funkcjonować i zdobyć sukces. Zrobiłem to samodzielnie, nie starałem się o jakąś tam specjalną pomoc niczyją, no bo wiedziałem, że problem jest, zazwyczaj każdy odbije piłeczkę, że chciałby ktoś na czyichś pieniądzach wozić się, realizować swoje hobby czy tego typu rzeczy. I wiem, że polska piłka kobieca jest niedoszacowana, jeżeli chodzi o powiedzmy sobie sukcesy, bo tej reprezentacji nigdy tych sukcesów nie miały, ale ta grupa akurat zawodniczych, z którą pracuję i tak w tym przedziale wiekowym, będzie 23-27 lat, to jest rzeczywiście dobra grupa, która w którymś momencie w Polsce w różnych klubach się pojawiła i została przeze mnie w jakiś sposób zagospodarowana. Jest tutaj jeszcze deklaracja i chęć uczestniczenia w ewentualnych dalszych rozgrywkach w Raciborzu ze strony kolejnych właśnie zawodniczek z tego przedziału, o którym wspomniałem. I one tu już jednoznacznie się deklarują, że chciałyby tu w Raciborzu wylądować i byłoby to na pewno wzmocnienie zespołu w stosunku do tych zawodniczek, które w tej chwili zespół pożegnały. I trzeba sobie wyznaczyć cel. I tym celem jednoznacznym byłby awans do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, co na pewno w ciągu tych dwóch lat wiązałoby się już z gratyfikacjami finansowymi dosyć sporymi, jeżeli chodzi o UEFA, bo takowe się pojawią już w grudniu tego roku. Myślę sobie, że wielka rola jest tutaj tego, by zmieniać decyzyjność wydawania środków w Polskim Związku Piłki Nożnej, bo być może kiedyś ta działka była mniej ważna. Ona jest oczywiście mniej, jest dużo tańsza niż męska i wydaje mi się, że bardzo ważne byłoby, żeby być może nawet poprzez właśnie Komisję do Spraw Sportu Sejmiku Śląskiego starać się dotrzeć do władz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wydaje mi się, że też jest szansa taka, jeśli chodzi o samorząd województwa, żeby mówić o tym, że posiadanie w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu mistrzów Polski to jest tak naprawdę dla województwa promocja. Jesteśmy dumni z tego, że mamy pierwszą ligę piłki nożnej kobiet, że mamy mistrza Polski, że gramy w pucharach europejskich, ale też powiem, że żaden duży, mocny klub sportowy, obojętnie w jakiej dziedzinie w Polsce, nie utrzymuje się z samorządu. To jest niemożliwe po prostu. Jak sobie Państwo prześledzą sponsorów choćby klubów siatkarskich czy piłkarskich, to mamy tam Skrabę Chatów, to mamy Mostostal Kędzierzyn Koźle. Same nazwy wskazują, kto jest głównym sponsorem, czy Jastrzębska Spółka Węglowa w przypadku siatkarzy z Jastrzębia. To są główni sponsorzy. Na pewno ze swojej strony mogę w imieniu Raciborza, bo my wydajemy publiczne pieniądze. Często piszecie później w waszych mediach, że to jest z kieszeni podatnika. To jest wasze określenie, więc ja do niego nawiązuję. Ja muszę te pieniądze bardzo skrupulatnie liczyć. Oczywiście ta kieszeń podatnika jest również w jakimś sensie otwarta dla sportu, w tym sportu wyczynowego. Po jakichś ostatnich naszych rozmowach ja zdeklarowałem, że mogłaby być to kwota nieco wyższa, ale to jest kwota właśnie w granicach, o których tutaj mówimy. Czyli gmina nie chciałaby, myślę, że gmina nie ma takiego upoważnienia od mieszkańców, żeby wydawać te środki związane z całym utrzymaniem klubu. Natomiast czuję taki również swój obowiązek, aby zorganizować jedno, może kilka spotkań z udziałem dużych przedsiębiorstw, bo jeśli chodzi o małe firmy, pan prezes Trawiński daje sobie radę i myślę, że ten rynek jest już rozpoznany i widzieliśmy wczoraj choćby po spotkaniu z piłkarkami, że tam ta grupa tych sponsorów drobnych jest i to bardzo cieszy, a tak naprawdę chodzi o kogoś formatu firmy Bruki Trawiński, a może większej firmy raciborskiej, która by była w stanie ponieść podobny ciężar zaangażowania finansowego jak firma pana Trawińskiego. Ze strony mediów chyba też możemy w pewnym stopniu zadeklarować, że to co robiliśmy do tej pory, czyli promować piłkę nożną kobiet na zewnątrz, no to będziemy dalej robili. To taki nasz mały wkład, bo na pewno za właścicieli naszych nie możemy
niestety ręczyć, czy będzie jakiś wkład finansowy, czy nie, ale w każdym nie, no, wasza, razie... Wasza misja jest określona jasno, ale, i nikt nie oczekuje. Ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o to, co robiliśmy do tej pory, to też deklarujemy, że będziemy to robili, że będziemy starali się to jakoś promować. I oby udało się znaleźć ten sposób, żeby ta piłka w tym Raciborzu była i żeby w Raciborzu nie byli z niej dumni, bo to chyba to jest najważniejsze.